Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj jesteśmy w ten mroźny dzień, a mamy prawie 20 stopni mrozy, z zewnątrz słońce takie trochę mylące, ale odwiedziliśmy kolegę Pawła Orłowskiego w Węgorzewie w oddziale 0193 Koszalin. Tutaj tak nadmienię tylko, że tutaj kolega Orłowski jest kojarzony, znaczy lotują wspólnie z kolegą Puzio i właśnie tutaj w tym oddziale, a jest to ciekawe, że na wystawie ogólnopolskiej w tym roku, na tej 64. wystawie w Sosnowcu, koledzy jednego mają gołębia w reprezentacji Polski na wystawę do Brna, która się odbędzie już za te w przyszłym tygodniu, tam też będziemy go tam oglądać. Ale kolega nam może powie więcej coś o tym gołębiu. No, witam wszystkich hodowców. Jest to gołąb roczny, gołąb w kategorii G, 600 Konficent. My jego zdjęcie tam mamy na stronie, każdy może sobie tak zobaczyć. Tak. Ten gołąb zrobił dwa pierwsze miejsce, jedno drugie, jedno trzecie i jedno trzynaste, ale to trzynaste to było na ponad 6000 gołębi. Tutaj w oddziale u was na locie. Znaczy nie, to były z połączonych oddziałów Kołobrzeg, Koszalin. I tutaj ten gołąb to jest chyba pierwszy gołąb z okręgu Koszalin, tak? Znaczy to jest pierwszy gołąb to na pewno z oddziału Koszalin w klasie sport. Który reprezentować was też będzie okręg na oddział i okręg oczywiście i waszą hodowlę na tak zwane. Znaczy wystawie gołębi w Brnie w Czechach. To jest różnie nazywana przez hodowców. Tutaj dzisiaj chcieliśmy kolegom więcej troszeczkę o tych gołębiach tu jeszcze powiedzieć, co nowego koledzy Orłowski z Puzią mają w swojej hodowli, ale warunki nam to troszeczkę uniemożliwiają, bo proszę mi wierzyć, że ręce trzymam na obiektywie, a marzną bardzo. I także więcej się skupimy może, jak kolega nam tutaj opowie w miarę szybko o tych sukcesach, które od ostatniego naszego pobytu tutaj hodowla zdobyła. To jest chyba najlepszy sukces, to jest mistrz regionu gołębie młode. Super mistrz oddziału to są młode łącznie ze starymi gołębiami. Oddziału Koszalin, tak. No to wiadomo, ta samiczka druga w Polsce w kategorii G. No też tam był 15 młody gołąb, nie? On też miał 4,19 w kategorii młode na wystawie był. No tak z ciekawości to bym chciał powiedzieć, że tu miałem w tym roku wylatało mi 15 pierwszych konkursów. Jaki to był lot, Paweł? Znaczy to było w ogóle. Aha, 15. Łącznie ze wszystkich lotów młode stare, nie? Mhm. I tam razem jest ich 35 w pierwszej piątce, nie? I tam to są wyliczone sekcje, nie? Ale tam zazwyczaj to się często, że one się tam pokrywały. No to może trochę by było wtedy mniej, ale wtedy mówię, to często tak się pokrywa, nie? No i co tam jeszcze? Tak z wyników, no to by było tyle, nie? Bo tam. Aha, no i z wyników jest taka ciekawostka, bo miałem aż 17 młodych z kompletem konkursów, czyli w 5 wkładań, 5 konkursów. Nie? A ile wszystkich gołębi młodych do lotu miałeś w tym roku? No do lotu, od pierwszego lotu zacząłem, włożyłem około 80 gołębi, a skończyłem na 50, tam chyba 4, nie? Rozumiem. Praktycznie. I też takie ciężkie loty były? Tak, znaczy nie, mieliśmy akurat jeden pierwszy ciężki lot i w tym pierwszym locie ciężkim zginęło mi właśnie te około 30 gołębi, a później przez 4 loty nie zginął żaden. Tutaj z tych gołębi, które tutaj masz w hodowli, ja pamiętam, że bo też tam się spotkaliśmy, była tutaj taka aukcja gołębi Aleksandrasa Drapy tutaj w Koszalinie, tam w hotelu na Wenedów, a to czyli wiemy, że masz gołębie Drapy w hodowli, a jakie nowe nabytki od tamtego czasu jeszcze poczyniłeś? Znaczy od tamtego czasu, no to już to w tamtym roku mówiłem, to jest taki samiec Holender, tak. To jest tego Alvina Petriu, taki gołąbek, nie, on ma ojca trzy razy pierwszy. Odwrotnie może, żeby tak do słońca bardziej. O, tak, widzimy, o. Jego ojciec był trzy razy pierwszy, tam też na dużą ilość gołębi i jego babka była bodajże trzy razy też pierwsza. A młode, nie? Z tego gołębia w tym roku w tym roku już młode i nawet był jeden gołąb na wspólnych gołębnikach i dobrze poleciał, nie? Z taką lotniczką. A właśnie na wspólnych gołębnikach w tym roku dawałeś jakieś gołębie? Tak, dawałem. Dawałem na wschód i dawałem do Pabianic i tam w Pabianicach był w finałowym locie był gołąb 10,
i 20, nie? Ale tam przyszło gołębi na ten 20 chyba i to praktycznie one się tylko tyle, że tak wbiły, nie? Oprócz przyszło... tego co pokazałeś, tego petriu gołębia, to jeszcze jakieś inne miałeś? W tym roku zakupiłem, ale to w tamtym przedziale. Tak opowiedz tylko może. No, to żeśmy kupili gołębia Eierkampa, samczyka i samczyka Westratę, nie? I to kupiliśmy w Kessel, nie? Bez I były to udane zabytki? No. Dopiero, aha, bo to są młode, końcówkę 2013. Teraz tego gołębia Freddy przychodzi, coś tam. A z tych gołębie, które zdobywały te 15 tych konkursów w oddziale tutaj na młode i na stare, to były te same, które w latach poprzednich się sprawdzały, czy jakieś nowe gołębie pokazały? Tak, znaczy się pokazało kilka nowych gołębi, bo nawet tu wziąłem od kolegi Mirka Wiutryka kilka gołębi, to mam tu jego takiego, gdzie on tutaj będzie, syna strzały. On tam nawet chyba na niektórych filmach. Strzała to jest ten znany gołąb, bo Mirek jak się nazywa, tam o nim mówi, no, też jest tam w Rodowodach też się pojawiał, tak? No i to jest taki gołąbek, w tym roku wychowałem... niebieski samczyk, tak? W tym roku wychowałem cztery młode, trzy mi przeszły. To jest 2012 roku tak, gołąb, tak? Cztery młode wychowałem, trzy... Pokażmy skrzydło może jego też jeszcze... Wychowałem w tym roku po nim cztery gołębie i trzy mi przeleciały loty. I w tym chyba dwa miały po 5 konkursu i jeden miał 4, nie? I obydwa i dwa gołębie z tego gołębia były w drużynie tej GMP młodych, co była mistrzostwo regionu. O gołębie młode jak pytaliśmy, mówiłeś, że miałeś około 80, a drużyna gołębi starych ile liczyła? Podobnie jak w latach poprzednich? Tak, było też tylko 70 gołębi. I straty też były jakieś duże? Nie były straty, ale nie były aż takie znaczące. Takie, że bo w ogóle nie poleciliśmy nawet wszystkich lotów nie w tym roku, bo na jednym żeśmy się wrócili, a jednego w ogóle na jedną 500 nie pojechaliśmy. A w oddziale konku wam przybywa, ubywa, jak to jest? Znaczy, powiem tak, że u nas do sekcji kilku ludzi przybyło. Przybyło, ale to przybyło na tej zasadzie, że z innych odeszli, czy to są całkiem nowi członkowie? Znaczy, są też nowi i są też tacy, co wracają gdzieś tam, kiedyś byli u nas i gdzieś tam podchodzili, później teraz wracają, nie? Tego typu. No, ale też takich, tam chyba z dwóch takich młodszych przyszło, że po prostu, że to są nowi. Tak, czyli nie? Perspektywy są na rozwój. No, to jeszcze z takich sukcesów, to jeszcze powiem, że miałem też taki jeden dobry lot w tym roku, była to 800 i były cztery chyba gołębie. Cztery gołębie były w dziesiątce oddziału, nie? Na tam około 2500 gołębi. Nie? Tutaj na pewno teraz, kiedy takie sukcesy macie z roku na rok, to zawsze większe, teraz już nawet też w środę ten gołąb, o którym wspominaliśmy na początku, będzie wieziony tutaj w Polsce do punktu zbornego, gdzie te pojadą razem tam właśnie do Brna, a będziesz na pewno miał dużo zapytań o jakieś gołębie do nabycia. My tu właśnie zrobiliśmy około 30 gołębi młodych z roku 2013 na sprzedaż, to powiedzmy może troszeczkę o tych gołębiach, co to są za gołębie? Znaczy to są te, które na sprzedaż mamy przeznaczone. Tak, to są wszystkie po tych gołębiach ze spodu, nie? Na przykład po tym będzie nowy gołąb w tym samczyku, nie? I on był stworzony, to jest syn tego Jensena, co tam gdzieś tam... A jaki numer ten gołąb ma, powiedzmy? 11302. Tak, i to jest z 2010 roku, bo tak. Oczywiście z oddziału 193 tutaj. 193, tak? I on jest wychowany właśnie też u Mirka Wypryka. I to jest syn tego takiego naszego Jensena, tam ja go nazwałem Jansen 486, bo ma taką końcówkę, nie? I on jest parzony z taką fajną samicą, która właśnie mi wydaje coś, jest też uchowana u mnie, co mi wydaje bardzo dobre gołębie. Tak jak mówiłem o tym locie, co w dziesiątce oddziału były z 800 4, to z tej jednej samicy były 3 gołębie, nie? Czyli po matce, po tej... po samicy, po którym będzie ten młotek razem z tym samcem, nie? Rozumiem. A jeszcze takie coś, tam jak robiliśmy zdjęcia, wspominałeś, że tam chyba 3 gołębie pochodzące z tej właśnie, z tego gołębia, który jedzie na wystawę do Brna. To będą, my tutaj tak płeć staraliśmy się określić, samcze, samice już teraz wstępnie, ale proszę to akurat na zasadzie, przepraszam, na tej zasadzie, że to jest takie, no wiadomo, to są gołębie, które ciężko jest jeszcze określić jednoznacznie, tak. Ale 3 gołębie będą po tym gołębiu właśnie, co jedzie na tą wystawę, tak? Tak, bo tam będzie dwóch półbraci. Dwóch półbraci i jedna córka jej. Nie? Aha, w ten sposób. Córka, nie? I tu jest na przykład też jej syn. Mm-hmm. Też jej Zobaczmy. Syn gołąbek, nie?
sobie jego zostawiłem. Na Krapiano, tak. Na tym numerze. Jemu nawet nie zrobiliśmy zdjęcia. To jest młody, ale to jest... Tak, 47-49, a będzie z gniazda samiczka 47-50. I tutaj jeszcze powiedzmy, te gołębie będą miały troszeczkę różne numery obrączek, bo jedne będą miały na numerze 191. Koszania, drugie na Białogardu, bo to już tam u nas obrączek. Tak, bo zabrakło i to jest 191 to jest Białogard. Białogard. A 193 Koszalin. Jednego tu sobie właśnie po niej, syna jego zostawiłem w rozpłodzie. Ale rodzeństwo tego gołębia z gniazda, jeden jest na sprzedaż właśnie z tej gołębi. Dobrze. Tutaj, tak jak mówiłem, temperatura jest straszna, także pomału będziemy kończyć. Może tylko jeszcze powiemy, bo tam był jeden czarny gołąb, którego robiliśmy zdjęcie. To jest też potomek tego, jak... Tak, to jest jego syn i teraz syn. Tu właśnie pamiętko. No, to widzimy. No, ale... Tutaj skubaniec. Ja to tak rzadko łapię je w ręce i one tak są pokryte. O, ale już jest złapany. Złapany, bo to trzeba delikatnie podnieść. Z którego roku to jest gołąb? To jest 2009 rok i on jest 1580 chyba końcówkę miał, tak? Tak, 1180, przepraszam. I ten gołąb jest parzony z córką swojej siostry, pełnej siostry. Czyli to jest ten czarny to jest 100% taki imbret, nie? Na właśnie ten. I mówię, no i w tym na przykład po nim to w tym roku akurat tak się okazało, że nic nie wychowałem do lotów, bo tam nawet Artur Pawelec kupił dwa czarne po nim i później coś tam mi jajka zmarnowały się, coś tam mi nie wychowałem, nie? Ale już na przykład w tym roku samiczka roczna też po nim zrobiła mi 3 konkursy w pierwszej piątce, nie? Czyli mówię, i jako młode lecą, i jako starszy. Jakie starsze, nie? Już, nie? Tutaj dzisiaj chcesz parować gołębie, tutaj rozmawialiśmy. Ja za chwilę pojadę, ty się za parowanie weźmiesz, tak? Chyba tak, bo tak już właśnie miałem plany właśnie na 25, a trochę przycisło, ale myślę, że to nic nie będzie tam szkodzić, tylko żeby później jak jajka będą niosły, żeby było trochę cieplej. Rozumiem. Także na razie, koledzy, dziękujemy, życzymy sukcesów w tym nadchodzącym sezonie, co najmniej takich jak w poprzednim. I życzymy tutaj też oczywiście, żeby to parowanie przebiegało jak najlepiej. I żeby ten gołąb, bo w środę już musiał tam być, tu w Polsce tam 29 dowieziony bodajże chyba do Katowic, tak? Tak, tak, znaczy do Chorzowa. Do Chorzowa? Do siedziby. Także zobaczymy go, będziemy obserwować, jak będzie w klatce na tej wystawie w Brnie, w Czechach. Przebywał, to na pewno nagramy film i zobaczymy, żebyś ty też, bo chyba tam się nie wybierasz. Czy jeszcze do końca? Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie do końca. Zobaczymy. Nie jest pewne. Może się tam spotkamy. A my dziękujemy. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.